A więc dzisiaj się przywitam troszeczkę bardzo młodzieżowym przywitankiem. Więc witam, elo, cześć, siemano. Witajcie w Spyro 2 Riptos Rage. Zagrajmy wy z tej strony pomidorowy.pl. I cóż, gramy se w Spyro. Jej! Dobra, więc szybkie przypomnienie. Poprzednim razem zrobiliśmy trochę poziomów, jak sami zresztą widzicie. A to trochę to mam na myśli praktycznie, jakby to powiedzieć, ponad połowę tego świata. Zostały nam teraz tak naprawdę dwa poziomy i boss. I będziemy mogli opuścić tę krainę, udając się do zimowej tandry, czyli ostatniego świata w tej gierce. Jak widzicie, tutaj tylko nam praktycznie brakuje po jednym orb. No, po jeden orb na każdy z tych dwóch poziomów. Tak więc spękane wzgórza potrzebujemy jeden orb, zacieniona oaza i tutaj już mamy wszystko pozbierane tak naprawdę, więc tylko właściwie po dwa orby trzeba będzie tutaj wrócić. Nic więcej. Nic więcej, nic więcej. A my za ten czas będziemy się kierowali do jednego z poziomów. I tak się zastanawiam, czy by czasem nie polecić na początku na Zatokę Bryz. Bo co prawda lubię też Crystal Glacier, czyli tamten poziom, ale szczerze wolę ten jeszcze lepszy poziom zostawić na samiutki koniec. Więc Zatoka Bryz tutaj prawdopodobnie, o ile jakaś będzie, tutaj się wam pojawi japońska nazwa. A my za ten czas kierujemy się na Zatokę Bryz, więc let's go! Tak tylko jeszcze powiem, że muzyka z tego poziomu jest remiksem muzyki z poziomu Beastmaker ze Spyro 1. A o reszcie ciekawostek dowiecie się praktycznie w trakcie poziomu. Bo czemu by nie? Pamiętacie, jak w poziomie Zephyr mówiłem, że Spyro działa na dwa fronty? Pomagając tak naprawdę jednej strony i potem tak czy siak będzie trochę olewał sprawę, że pomagał tamtej stronie, w sensie tym glutom i no w każdym razie, pamiętacie, jak ja wam mówiłem o tym, że wcześniej on musiał w Zephyrze unicestwić ptaki, a teraz praktycznie walczy z tymi glutami, którym pomagał na Zephyrze? No to tam między innymi jest powód, dlaczego uważam, że Spyro po prostu działa na dwa fronty, jak dla mnie to trochę taki, no, hipokryta. No może nie powinniśmy tego stanu nazwać hipokryctwem, chociaż wiem, zaraz pojawią się osoby, co powiedzą, że hej, ale nie ma takiego słowa jak hipokryctwo. Wiem, ale po prostu ciężko mi jest nazwać tak naprawdę Spyro trochę hipokrytą, dlatego że no, prędzej bym powiedział, że Spyro po prostu nie potrafi rozróżnić, komu chce pomóc, a komu nie, tak szczerze. Bo gdyby potrafił rozróżnić, to nie byłoby w sumie tego problemu. I tak, te metalowe cosie, które widzicie tutaj, co niszczyłem, te okrągłe, to trzeba niszczyć tym działkiem, ale jako że ja mam super ogień, to myślę, że nie będzie to sprawiało żadnego problemu. Poza tym nie będę musiał się troszeczkę wysilić, żeby jakoś tam, wiecie, odmierzyć, żeby, kurde, to coś oberwało. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Bryz Harbor jest połączony z poziomem Zephyr. No, to na pewno nie powinno być dla nikogo zdziwienie, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to obie te postacie z tych dwóch poziomów tutaj występują. Aczkolwiek, co ciekawe, w późniejszym demie ten poziom nazywał się Zephyr Harbor, natomiast Zephyr nazywał się Zephyr Midways, a raczej Midwows, czy jakoś tak. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki z tego poziomu. I teraz zabieramy się za fabułę. A fabuła, jak widzicie, jest taka, że po prostu ptaki, które atakowały, ptaki, które właśnie atakowały Zephyr, potrzebują teraz pomocy w tym poziomie, ponieważ te gluty,
którym pomagaliśmy. No, to teraz oni między innymi atakują ten poziom. Przepraszam za bałagan, Spyro, ale akurat padliśmy ofiarą inwazji oślizgłych tłuszczaków. Najpierw wygasiły ogień pod naszymi kotłami, a teraz jeszcze uziemiły na... Gdybyś zdołał wzniecić ogień pod kotłami, byłoby ci łatwiej dotrzeć do statku. Para z kotłów uruchomi naszą wysoce zaawansowaną maszynerię. Okej, pomożemy ci. Nie ma problemu. Nie ma problemu, naprawdę. I... Nie wiem, chyba o tym wspominałem już, że to już jest ostatnia sesja generalnie. Że prawdopodobnie dzisiaj są spore szanse, że skończymy Spyro 2. Kurde, 9 września. Czyli faktycznie jest spora szansa, że z tym moim całym challenge'em, który sobie, jakby to powiedzieć, rozpocząłem od praktycznie końcówki marca, początku kwietnia, czyli wiosna, lato z pomidorem dobiegnie końca i wszystkie gry, które sobie planowałem na ten okres, nagram. I cieszę się z tego powodu, tak szczerze wam powiem, naprawdę, bo lubię, gdy wszystko, co sobie zaplanuję, zostanie dopięte na ostatni guzik, tak szczerze. Bo praktycznie to jest ostatnia gra Spyro w tym roku, którą zrobię jako w formie let's playa, bo sami doskonale wiecie, że Spyro Crusha, Jacka i Daxtera i Ratcheta robię bardziej w okresie wiosenno-letnim, ponieważ to nie chodzi o to, że w innych jakby, powiedzmy, okresach, czy to tam zima, czy jesień, czy kij wie co, że mi się nieprzyjemnie, nie wiem, gra w te gry. Po prostu tak sobie postanowiłem na kanale od początku mojej działalności i tak to ciągnę w sumie. Mógłbym częściej nagrywać te gry, ale wolę w sobie, tak wiecie, dać na przykład parę miesięcy przerwy i po jakimś czasie z lepszym powerem wrócić, bo sądzę, że to ma większy sens niż żebym komercyjnie robił praktycznie tylko Spyro i tylko Crusha i w zasadzie bym robił je cały czas, bez żadnej przerwy. A przerwa na każdemu się tak naprawdę od serii przydaje. W sensie, każdy potrzebuje przerwy, no. Ale wciąż będę podtrzymywał to, że co miesiąc będę robił odcinki z Nitrofielda, bo wiecie, Grand Prixy i tak dalej. Ale dobra, polećmy sobie do tamtego to ziomka, ponieważ mamy tutaj zadanie. Te wredne tłuszczaki zapaskudziły minami dosłownie całą zatokę. Jeśli pozbędziesz się wszystkich min, podaruję ci kulę, którą znalazłem wczoraj w marszu. Okej, więc ja teraz chwilowo się wyciszę, a wy sobie posłuchajcie tej muzyki. No dobra, już myślę, że sobie trochę posłuchaliście tej muzyki. Ja uważam, że to jest mój ulubiony też soundtrack. Wy możecie uważać inaczej. Mi się on bardzo podoba, a innym nie musi się podobać, tak szczerze. Co ja chciałem jeszcze w sumie powiedzieć? A, szczerze wam powiem, trochę żałuję, że nie kontynuowałem tego poziomu w tej poprzedniej sesji. Bo może i teraz byśmy mieli tylko do pokonania, wiecie, Galpa. Nie, Galpa pokonaliśmy poprzednim razem, Crusha byśmy pokonali, albo Hapsa w tej wersji polskiej. I tak naprawdę byśmy kierowali się już na trzeci świat, ale tak jak już niejednokrotnie wam wspominałem, nie lubię się zmuszać. I chyba nikt nie lubi się zmuszać do czegokolwiek, więc wolałem sobie już wtedy powiedzieć, dobra, daję na pauzę, widzimy się następnym razem i następnym razem już faktycznie kończymy Spyro 2. Ale tak powiem wam szczerze, tak, jeżeli chodzi o prowadzenie Spyro 2 i Spyro 1, to
Pomimo tego, że Spyro 1 będzie pewnie krótszy od Spyro 2, bo wiecie, 16 odcinków, a tutaj dzisiaj przesyłałem odcinek 12, który będzie w środę, to sądzę, że Spyro 2 będzie trochę te parę odcinków dłuższy, a jak nie taki sam. Ale teraz wam tak powiem szczerze, że wydaje mi się, nie wiem przez co, że Spyro 2 jednak szybciej zrobiłem niż Spyro 1. Może to przez też to, że Spyro 2 jest krótszy, bo ma tylko 3 światy. Nie mam zielonego pojęcia. I zanim ktokolwiek powie, no tak, tak, Michał, ale generalnie mógłbyś sobie równie dobrze przesłać tę całą sesję nagraniową. Problem tkwi, że mógłbym, ale tego nie chcę robić, bo raczej nikomu by się nie chciało oglądać dwugodzinnego albo trzygodzinnego odcinka ze Spyro 2. Wiecie, co innego to jest z Marianem, bo Mario, jak sami widzicie, a raczej mogliście zauważyć, leciał co miesiąc tak naprawdę Super Mario 64. I te odcinki praktycznie nie były w ogóle zmontowane, to były surowe nagrania wysyłane na teraz na YouTube. Bo stwierdziłem sobie, że zrobię sobie taki eksperyment. Ludziom się to spodobało, więc dalej to chcę kontynuować, aczkolwiek nie wiem, kiedy do tego Mario wrócę, bo tak szczerze wam powiem, że doszedłem do połowy tej gry i na razie nie miałem motywacji, żeby wrócić. Aczkolwiek sądzę, że teraz pokończę te wszystkie gierki, które aktualnie nagrywam i myślę, że Mario, do Mariasa też wrócimy. Bo jednak wolę mieć to, co zaczynam, to wolę mieć skończone. Chyba że zdarzy się coś, co nie pozwoli mi tego ukończyć, albo po prostu, nie wiem, stracę ochotę, bądź też chwilowe zainteresowanie tym. Ale myślę, że dobrym rozwiązaniem tego wszystkiego byłoby ukończenie tego. Bo ja nie chcę potem denerwować się, że o, kolejny projekt został zawieszony, bo coś tam, coś tam. W tym roku tak nie będzie. W tym roku, jak mam możliwość, mam ochotę, to z tego korzystam. Inaczej po prostu, no będzie słabo, a ja nie chcę, żeby było słabo. I to mnie wciąż zadziwia, dlaczego Spyro 3 dostał takiego downgrade'a, że tutaj mamy smocze dusze i atakujemy przeciwników i nie ma z nich klejnotów, a Spyro 3 poszedł za taką, powiedzmy, nie wiem, nostalgią do Spyro 1 i o, pokonasz przeciwników, dostajesz, kurde, klejnoty. Nie rozumiem, po co to, tak szczerze. Dla mnie to jest osobiście downgrade względem Spyro 2. Nie wiem jak dla was, dla mnie to jest downgrade, ale ja to ja. Ja mam takie, a nie inne zdanie. Inni mogą mieć inne. Szanuję inne zdanie. Dzięki za odbicie naszego statku, Spyro. Teraz możemy kontynuować odwet na Zephirze. Przyjmij ten talizman jako dowód naszej wdzięczności. Thank you very much. Dzięki za uwagę. I praktycznie nam mało już klejnotów zostało. Ten poziom, widzicie, nie jest jakoś szczególnie długi. I te klejnoty w sumie możemy tam zebrać. Dokładnie tak. I wiem nawet, za co nam orbów będzie brakować. Orby tak naprawdę brakuje nam za te takie, wiecie, te żelazne kule, co tutaj wyskakują z tej lawy. Tam u góry są klejnoty ponoć, ale zaraz się nimi zajmiemy, tylko najpierw tą kulę trzeba. Nie żelazną, a metalową, o. Tylko pytanie, gdzie ja pominąłem, skoro na 8 jest tutaj. A, tutaj nie zestrzeliłem, o proszę, kurde. Dzięki, Spyro. Oto obiecana kula. Wybacz, jeśli trochę jedzie od niej małżem. ...42, spoko. Generalnie, no to mówię, niedużo nam już zostało tak naprawdę, bo dwa talizmany musimy tylko w tym świecie zebrać i to właśnie za ten poziom już zebraliśmy i za
Kryształowe jaskinie. Tak, za kryształowe? Tak, chyba one się tak nazywały. Widzicie, ja już mam kurde sklerozę. To już oznacza kurde... To już oznacza coś złego i przerażającego. 50 żyć! Nice one! Generalnie to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to, że niedługo w szkołę zaczynam. Dokładnie to mówiąc 22 bodajże. Tak, bo to chyba jest sobota. Jakie to szczęście, że się pojawiłeś! Moja maszyna nie działa! Zębatki potrzebne, by ją naprawić. Rozsypały się po całych torach. Możesz wskoczyć na tamten wózek i je pozbierać? Nie, 21. Sorry, na emocji. I mamy 400 na 400, więc teraz tylko zrobić to, o co on nas prosi i lecimy z tego poziomu. Ale tak, zaczynam sobie szkołę, a dokładnie to trzeci semestr w szkole, bo chodzę do szkoły dla dorosłych, jakby ktoś się pytał, na kierunku informatyka. Auć. Sorry, że przewinąłem, ale myślę, że dialogi, kiedy przegrywamy, można sobie na legalu pomijać. A, dobra, bo nie ogarnąłem, że tutaj trzeba tylko skręcać. Myślałem przez chwilę, że tutaj jest jakiś ten znak, który trzeba przestawić. To chyba potem będzie. Tak, tutaj w tej sekcji będzie. No właśnie, tutaj. No, przyznam szczerze, że nie mogę się doczekać. I nie, to, że będę miał szkołę, nie oznacza, że jakoś super aktywność ucierpi na kanale, bo fakt faktem, będę się na szkole skupiał. Ale myślę, że nie będzie to raczej miało żadnego problemu, żebym sobie tam porobił jakieś swoje rzeczy. I tak jakby ktoś się pytał, do tej szkoły poszedłem z własnego wyboru. Plus to, że mogę mieć legitymację i wiecie, zniżka dla uczniów, jeżeli chodzi o komunikację miejską. A to jest fajne. Nie powiem, że nie. Bo raczej każdy to powie, że to jest fajne. Raczej nie inaczej. Kawał dobrej roboty, Spyro! Teraz mogę się zabrać za naprawę. Proszę. Nie mam już na to miejsca w swojej skrzynce z narzędziami. I mamy wszystkie kule. Nice one. Czyli poziom zrobiony na 100%, więc opuszczamy sobie ten poziom w trybie natychmiastowym. I elo. Okej, okay. Jak widzicie, tak się w fajny sposób skończył ten poziom. Pozdro 600. Dla Spyro też, między innymi. A no powiem wam szczerze, że nie powiedziałem wam o jednej rzeczy, mianowicie o tym, jakie są wspomnienia w tamtym poziomie. W sensie moje wspomnienia, czy fajnie wspominam ten poziom, czy nie. Więc powiem szczerze, że nie pamiętam. Tak szczerze, za młodego przechodziłem ten poziom, co prawda. Ale nie pamiętam, czy za pierwszym razem go zaliczyłem, czy za drugim, czy miałem w ogóle z nim problem, czy ten. Wiem tylko, że pamiętam sekcję z zębatkami i na początku sprawiała mi problem, ale potem to była bułka z masłem, tak szczerze, więc... Ale reszta poziomu nie przypominam sobie. Dobra, my tutaj gadu, a trzeba przechodzić ostatni poziom w tym świecie. Kryształowy lodowiec, właśnie, tak to się ten poziom nazywał. Tutaj prawdopodobnie jakkolwiek będzie, to będzie japońska nazwa. I tak, zanim ktokolwiek powie, że jego to triggeruje, że ja za każdym razem mówię, że tutaj prawdopodobnie będzie. Dlatego, że mówię te wszystkie rzeczy z głowy i zapominam zawsze wydzielić sobie osobnego pliku na
japońskie nazwy tych poziomów. A więc dobra, kryształowy lodowiec albo Crystal Glacier nadchodzę. No i mogę powiedzieć jeszcze taką szybką ciekawostkę, że jest to jeden z trzech poziomów, gdzie występuje słowo Crystal. Pozostaje to Crystal Flight oraz Crystal Island. Spyro! Lodowi czarownicy uwięzili naszego przywódcę, szamana Tuka! Pomożesz nam go uratować? Śpieszmy się! Szaman ma nasze bilety na mecz hokejowy w Dolinie Kolosów! Jeśli wejdziesz na katapultę, przerzucimy cię nad przepaścią! Okej, okay, myślę, że sobie trochę posłuchaliście przy okazji też soundtracku, więc teraz tak, jeszcze są dwie ciekawostki. Jedna jest taka, że poziom Crystal Glacier jest połączony z Kellos Badlands, co możemy zresztą zobaczyć po tych oto ziomkach ze Kellos Badlands. W późniejszym demie ten poziom nazywa się Kellos Glaciers, co jest ciekawe. I jeśli połączymy nazwiska dwóch szamanów, to otrzymamy słowo TikTok, które odnosi się do upływającego czasu, ale ja tutaj bym powiedział, że TikTok bardziej nawiązuje do tej słynnej aplikacji TikTok. I nie hejcy TikToka, ponieważ ja nie posiadam TikToka, ale rozumiem, czemu trochę jest na to hype. Tak troszeczkę staram się zrozumieć ten trend z TikTokiem. Ja raczej nigdy nie będę miał, bo mnie to trochę tak nie interesuje za bardzo. No ale nie będę tutaj jakby mówił o czyichś zainteresowaniach, bo mnie tak trochę nie obchodzą. Jeżeli kogoś interesuje TikTok, to niech sobie tam ma TikToka, co mnie to obchodzi, tak szczerze. Dopóki jest wszystko legalnie, to niech robi TikToka.